Projekt Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności Działa i Lokalnie. Ponieważ myślimy bardzo globalnie, działamy lokalnie. Zostały przeznaczone na sadzonki, które tu Państwo widzicie, na włókninę i na wóz, który będzie za chwilę posuwany. O to chodziło w tym projekcie, żeby Państwa dzisiaj wszystkich tu zwerbować, spotkać, żebyśmy się połączyli i zaczęli działać lokalnie i społecznie, po to, żeby nasza cywilka była piękniejsza. Pokazać innym społecznościom, że społeczność cywilki jest fantastyczna, jest naprawdę wspaniała. To jest dowód naszą. I ta nasza społeczność wyleje się na wszystkie sfery. W następnym etapie będą to łąki kwiatowe, to będą zasadzenia krzewów i drzew, ponieważ cywilka musi być kolorowa i zielona. W imieniu własnym, może Pan Burmistrz na pewno zabierze głos. Ja serdecznie Państwu dziękuję, że jesteście Państwo tak kochani, wspaniali ludzie. I to jest dowód na to, Panie Burmistrzu, że my mamy naprawdę wspaniałą społeczność. Brawo, Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, po takich wielkich słowach, wspaniałych słowach, trudno coś dodać. Ja dodam tylko, że dziękuję dla Stowarzyszenia ProECO za to, że zrealizowało taki wspaniały pomysł, bo cybinka piękniejsza, cybinka bardziej ukwiecona, cybinka ładniejsza, będzie nam się tutaj wspaniale żyło. Dziękuję wszystkim osobom, które tłumnie tutaj przyszły do nas. Słuchajcie, oprócz tego, że przyszli tu oczywiście pracownicy, to bardzo cieszę się, że przyszło tak wiele osób niezwiązanych bezpośrednio z urzędem, ze wszystkimi instytucjami. Za to Wam serdecznie dziękuję. Jeśli dzisiaj posadzimy tutaj tą lawendę, będzie pięknie, będzie wspaniale. Naprawdę będziemy się tutaj czuli doskonale, tak jak ja czuję się tutaj w naszej sypice. To z mojej strony bardzo dziękuję. Dbajmy o to, jak już posadzimy, żeby ta lawenda, te świetnie ukwiecone połacie zieleni były ozdobą całego naszego miasta. Zanim przystąpimy do nasadzeń, musimy odpowiednio przygotować grunt. Mamy już przygotowane miejsca, takie skwery, z których została zarwana darń i tak jak widzicie Państwo, te miejsca są nierówne, trzeba będzie je wyrównać, zerwać jeszcze darń. Lawendę przed sadzeniem musimy wyciągnąć z doniczki, włożyć do wody, żeby ona po prostu odpowietrzyła się i nawilżyła, i później wsadzamy ją do rowków w taki sposób, żeby centymetr tej ziemi wystawał. Żeby to sprawniej poszło, mamy tu jeden plac, koło kościoła jest drugi, jeden tam jest już obsadzony, duży i mały, jeszcze został koło komisu duży. Tu mamy koło Tarymy PAS i jeszcze rozwidlenie Kilińskiej i Paderewskiego. Tam jest miejsce. Nasze sadzonki lawendy są najlepsze. My w tym roku... nasze, prowadzone. Jeszcze nie nasze, a będziemy później je robić nasze. Kamienie powybiera, to było sobą. Mają bardzo ciężko, bo tam jest ziemia tak twarda. Jak stara pałupa albo coś tam. Ja robię dobrze. Później powiedzą, burmistrz zasadził 3, a kurde, przy jednej szparze 3 godziny. Teraz to trzeba na pół dniu ściąć. Albo w takiej szerokości. A otóż to, wejdź. Ale jaka łecha. Później tu. Że to wejdą takie, tak jak szafownica po skoku. 150 cm. Tak, polecimy w tą stronę. Tak, tak. Tam do końca, okej. Okay. Od tego. I tu się kopie ten, czy jest woda, jakieś piękne, nożyczkami wszystko będzie podcinane, piękne kule będą tworzone. Nie, jednak bardzo dobrze. Tak, na boki, tak, wykąpać ją. Z wiaderkiem? Ona się musi odpowietrzyć, proszę zobaczyć, co się dzieje, jakie bąbelki. Ona się musi... Ale razem z tymi doniczkami? Nie wiem, jak to ma być takie... Dziurka już, czy jeszcze? Na centymetr musi wystawać, tak? Sypać? Nadzia, wkładaj rączki. Potem wyciągasz, tu ciągniesz i wykładasz. To jedna w ogóle, nie mamy łopatki. No,